Z nami Kamila Witkowska, mistrzyni Polski sezonu 2022-2023. Serdeczne gratulacje. Dziękuję. Jak smakuje złoto wywalczone przeciwko byłej drużynie? Wyśmienicie. Po pierwsze, że smakuje to dlatego, że to jest złoto, na które zasłużyłyśmy poprzez cały sezon. Bardzo ciężki zresztą, obarczony też różnymi kontuzjami. Ale no faktycznie wygranie tego tutaj na terenie rzeszowskim, gdzie spędziłam 3 lata, nie udało mi się złota wygrać, a teraz wywalczyłam go z dewelopresem, myślę, że smakuje podwójnie dobrze. Luźniejsze pytanie. Powiedz mi, ile magnezu dziennie spożywasz, ponieważ pytam o to, ponieważ no, w bloku ta piłka leci w twoje dłonie, tak, że no, aż przykro patrzę czasami. Właśnie chyba za mało się okazuje, ale najważniejsze, że cały zespół dzisiaj dobrze zagrał i mimo tego, że trochę źle zaczęłyśmy ten mecz, to cieszymy się ze złota i było różnie, gdzieś tam falowanie gry, ale no naprawdę no, to jest cudowne, że zagrałyśmy po prostu całym zespołem, kto wchodził na boisko, dokładał swoją małą cegiełkę i to cieszy. Co jest kluczem do tego, żeby wygrać z wami na wyjeździe? Poprawnie, jeśli się mylę, ale ze wszystkich spotkań Tauron ligowych w tym sezonie nie przegrałyście na wyjeździe ani jednego meczu. Ojej. Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to jest możliwe. Może dlatego, że po prostu cały czas miałyśmy z tyłu głowy, że ten sezon naprawdę może się ułożyć po naszej myśli. Ciężko trenowałyśmy, wkładałyśmy dużo energii w to, żeby dobrze wyglądać na boisku, ale że tak powiem, nie patrzyłam na to, że akurat na wyjeździe nie przegrałyśmy żadnego spotkania. Może nas nasi kibice, którzy za nami jeżdżą, co po chwilę niosą i pokazują, jak się powinno kibicować swojej drużynie. Jak hartowała się Stal w tym wypadku, wasz charakter w tym sezonie? Byłaś bardzo bliskim świadkiem dwóch przykrych kontuzji twoich koleżanek, Zuzanny Goreckiej oraz Klaudii Alegreski-Szczepaniak. Dobrze powiedziałem nazwisko? O, super. Jak to wpływa na ciebie jako zawodniczkę? Czy ty jesteś w stanie przejść na tym od tak do porządku dziennego? Nigdy nie jest to łatwe, szczególnie, że z obydwoma byłyśmy dosyć blisko. Bardzo blisko i jakby jest to przykre, bo nie dosyć, że my tworzymy jakby swoje koleżanki, jesteśmy na boisku, to też jesteśmy też poza nim i jest to no, zawsze duży cios, przede wszystkim uczestniczyć w tym, żeby za chwilę wrócić głową do spotkania, ale też jest to bardzo przykre, że dziewczyny mimo tego, że włożyły całą swoją siłę, gdzieś się spotkała taka smutna sytuacja, ale takie jest niestety życie i trzeba trzymać mocno kciuki za to, żeby one się szybciutko wyrehabilitowały, żeby rehabilitacja szła w dobrym kierunku, a ja wierzę w to, że na pewno to przełoży się na to, że po prostu dziewczyny będą jeszcze bardziej waleczne i pozostawią serducho na każdej płaszczyźnie, gdzie będą grały. Także trzymam mocno za nie kciuki i już się nie mogę doczekać, kiedy znowu gdzieś razem zagramy. Jakim trenerem jest Alessandro Chiappini? Zupełnie innym niż dotychczas miałam. Bardzo spokojnym, o wielkim sercu, ale też do tego bardzo mądrym i za każdym razem nas wspierającym, mimo tego, że gdzieś tam czasami kulejemy czy nie wypełniamy taktyki, gdzie niektórzy trenerzy po prostu by nam głowy ścieli, a on zachowuje bardzo spokojny swój styl i gdzieś tam na spokojnie tłumaczy nam, żebyśmy wróciły do tego, co przez długi czas omawiałyśmy na wideo. Plan na najbliższe wakacje? Kadra! Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, zdrowia. Wszystkiego dobrego.